Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami drugi odcinek naszej przygody z grą F1 2021. Droga do sławy, Breaking Point. Dobrze, tak więc tak, zobaczmy po poprzednim odcinku, jakie mamy wpisy w mediach społecznościowych. A więc zdobyliśmy tutaj chyba ponad 1000 fanów, mi się wydaje, po tym pierwszym wyścigu. Niezaprzeczalnie dobry wynik dla Jacksona, pewnie poszłoby mu lepiej, gdyby nie wjechał w kolegę z zespołu. Ackerman musi być wściekły. Wspaniały wyścig, wszyscy spisali się świetnie, nowy kierowca Jackson dowiózł przyzwoity wynik, emocji nigdy za wiele, niewiele brakowało i końcówka wyścigu by mi umknęła, bo ciężko było oderwać wzrok od flagi w szachownicę. Cieszę się, że wróciła. Dobra, zobaczmy maile, jakie mamy nowe, a mamy dwa nowe maile. Dobra, czyli zaczynamy tutaj. Jutrzejszy wywiad i sesja zdjęciowa. Cześć Aiden, punkt 9 w pokoju hotelowym. Będzie na ciebie czekać kosmetyczka i fryzjerka. Wiem, mówiłeś, że nie potrzebujesz, ale klient nalega. O 10 auto zabierze cię na plan. Na miejscu spotkasz się ze stylistą. Widziałam niektóre stroje, więc proszę cię, żebyś zachował otwarty umysł. Wiem, że sporo tego wszystkiego, ale po to właśnie masz asystentkę. Zadzwonię rano, do zobaczenia na miejscu. Sas. Czyli Saskia Mills to jest nasza osobista asystentka. Franz Tost, szef zespołu Alfa Tauri. Aiden, bardzo się cieszę, że dowiozłeś punkty w swoim pierwszym wyścigu w Formule 1. To niezłe osiągnięcie, gratuluję. Omówię wszystko na odprawie, ale musimy też oczywiście porozmawiać o tym incydencie z Kasperem na zakręcie numer 11. Rozumiem, że był to twój pierwszy wyścig i każdego mogą ponieść nerwy, ale nie zapominaj o tym, że jesteśmy zespołem, ok? No dobra, ale ja dalej nie uważam, żeby w tamtym wyścigu, w tamtej stłuczce, żeby Aiden jakoś, nie wiem, mega zawinił, nie? Dobra, nieważne. Czyli tak, przerwniki filmowe, historie, nagrody. Zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy nagrody. O co tutaj chodzi z nagrodami, a więc odebraliśmy jakieś punkty doświadczenia, 750. Tak więc wlecimy? Nie, jeszcze nie wlecimy na poziom drugi, czyli cały czas jesteśmy na poziomie pierwszym, tak więc tyle. Aby zdobyć nagrody, ukończ wydarzenia w trybie fabularnym, gdy jesteś online. Nagrody są dostępne tylko podczas aktywnej serii w ramach systemu przepustka na podium. No dobra, myślę, że możemy przejść dalej, tak więc zobaczmy, co gra dla nas przygotowała. I tak wiem, pamiętam, żeby i zwiększyć poziom trudności i podgłośnić grę, ale jeszcze tego nie mogę zrobić, tak więc na razie lecimy dalej. Rozdział drugi. Świat sportów motorowych nie zwalnia tempa. Uwaga! Wszystkich koncentruje się teraz na Grand Prix Chin, czwartym wyścigu sezonu 2020, który jest okazją dla Aidena Jacksona i jego zespołu Alfa Tauri do podszlifowania formy. Okej, okay. Czyli nie będziemy tutaj jeździć każdego wyścigu w tym pierwszym sezonie, może drugi będzie taki bardziej, wiecie, że cały sobie przejedziemy, nie? Grand Prix Chin miesiąc później. It's the Chinese Grand Prix here in Shanghai and this track fast becoming a rookie's favorite. Alex Albon, remember him from last year? A brilliant race in his debut season, and it looks like Aiden Jackson's continuing the trend. He really is, Crofty. He's showing great promise so far this season. Well, here's Ackerman now, going up behind his young teammate. Well, the rumor in the paddock, Crofty, is that the tension's building between these two. Let's see what happens here. Here we go, Ackerman's going for it. Down the inside of the hairpin, he's barged his teammate off the track. What are you doing? Kasper, what the hell? Looks like Jackson's really struggling to get over that. Okay, Aiden, keep it focused. Concentrate. That brush with his teammate, clearly affecting the young driver. It looks like it has, Crofty. I can't see any significant damage to that car, so he's going to have to pull himself back into this race. Dobra, więc teraz tak. Teraz możemy chyba zmienić poziom trudności. Tak więc wejdźmy sobie w ustawienia i tak jest, poziom trudności trybu droga do sławy, czyli jesteśmy na normalnym, czyli zwiększamy na wymagający. Zbalansowana rozgrywka zalecana dla osób, które czują się pewnie z mniejszą liczbą systemów wspomagających. Dobra. What was that all about? You can recover. Dobra, jeszcze szybko jedna rzecz, którą zrobimy, to ustawienia audio, ustawienia dźwięku i głośność ogólną. Tutaj troszeczkę wzmocnimy, inne bolidy też. Efekty na szóstkę. Dobra, niech tak to teraz będzie. Tak więc dajcie mi znać. Oczywiście w komentarzach, czy dalej jest za cicho, ale chyba będzie dobrze już. Dobra, jesteśmy za Norrisem na miejscu 14. No, na tym zakręcie już go robimy, pięknie. Ale świetny zakręt, tak jest. Dobra, wyprzedzamy Norrisa, jesteśmy na 13. miejscu i mamy 2,5 sekundy straty do Okona na miejscu 12.
Zobaczę, co da się zrobić, ale Norris siedzi nam tutaj na ogonie. Dobra, myślałem, że mnie będzie próbował tutaj wyprzedzać, ale nie, nie udało mu się. Dobra, 1900 do Ocona. Okej, okay, Norrisa już zostawiliśmy za sobą, tak więc no, mimo tego, że wzmocniliśmy ten poziom trudności, dalej mega zyskuje na każdym okrążeniu, ale zobaczymy, przejedziemy sobie jeszcze ten wyścig na tym poziomie trudności. Dobra, jak tam 1.30 do Ocona. No dobra, postaram się go dogonić. Dobra, świetnie z tego zakrętu wyszedłem, no i teraz mamy szansę na dogonienie Ocona. Już niecałe 0,3 sekundy jesteśmy za nim, 2,50, no to ten zakręt będzie już nasz. Tak jest, opóźniłem troszeczkę hamowanie po to, żeby wyprzedzić Ocona, no to jesteśmy na 12 miejscu. A dziękuję bardzo, dziękuję. Już zaraz zobaczę, kto jest przed nami jest Sainz i Ackermann na miejscu 10, tak więc no trzeba go wyprzedzić. No już mega zbliżyłem się do Sainza, jak widać, już mamy go przed samym sobą i widzimy też Ackermana. Tak więc pół sekundy za Sainzem. No ciekawe, kiedy postaramy się go zrobić. No może teraz, jest długa prosta, świetnie też wyszliśmy z tego zakrętu. No i tak jest, Sainz będzie zrobiony. Mam przynajmniej taką nadzieję, oj, bardzo po zewnętrznej tutaj zrobiłem, ale jeszcze tak jest, ależ tutaj była walka o pozycję. Dobra, tak więc Sainz już zostawiony za naszymi tylnymi kołami, tak więc teraz przed nami Ackermann, no i trzeba się zemścić za tą akcję wcześniej. Our gap to the car in front is 1.9 seconds. No i już zbliżyliśmy się do Ackermana. Zobaczcie, jak blisko. 0,3 sekundy za nim. Może teraz? No nie. Ale teraz na prostej, tylko że kurczę, zepsułem tamto dohamowanie. No ale zobaczmy, może na prostej go zrobimy. Tak, zyskujemy. Ale nie, dobra, nie będę ryzykował. Tutaj trzeba zwolnić, bo znów może mnie wynieść. Ale kurczę, zaatakujemy. Tak jest, no ale świetna akcja. I Ackermann zostawiony. Też z tyłu, dobra, no to już patrzymy przed nami. Przed nami Albon, 9 miejsce, niecałe 2 sekundy, a jednak już ponad 2 sekundy przed nami. Okay, you're in the top 10. Rozpoczynamy 13 okrążenie, przedostatnie w tym wyścigu, no i cały czas Albon te mniej więcej 2 około sekundy jest przed nami. Ale tutaj właśnie świetnie zawsze sobie radzę w tym zakręcie. No i właśnie, już troszeczkę ponad sekunda Albon przed nami, ale zrobimy to, jestem pewien. No już mega zbliżyłem się do Albona. Tak więc teraz powinniśmy go porobić, zobaczmy. Ale świetne wyjście z zakrętu, Albon, będzie walka łeb w łeb. Jeszcze Albon pierwszy, ale ja tutaj znów opóźnię do hamowania, a jednak udaje nam się to zrobić. 325 km na godzinę jest właśnie na zegarze. No i tak jest, Albon zostawiony z tyłu, tak więc przed nami Butler, o tak, tego też trzeba będzie zrobić, ale nie wiem, czy wystarczy mi już czasu w tym odcinku. Zobaczymy. Oj, Butler, zostaniesz teraz zrobiony na tym zakręcie, tak jest, dobra, świetna akcja kolejna. No i chyba znów za łatwo troszeczkę nam idzie. Ale dobra, na razie skupmy się na tym wyścigu, a decyzję podejmiemy, no już niedługo. Tak więc teraz przed nami Perez na miejscu 7, 2 sekundy przed nami. Mamy już zwycięzcę, tym razem Bottas. Pierwsza, więc znowu Mercedes triumfuje. No już widzimy Pereza, jest naprawdę niedaleko. Ale to może być nieosiągalny dla nas pułap. Ale świetny ten zakręt, ale nie, i tak jest za daleko przed nami. No ale myślę, że świetny wyścig Jacksona.
A więc skończyliśmy na 8 miejscu, rozpoczynając chyba z 13. Well, plenty to digest there and a little bit ominous seeing the two AlphaTauri teammates make contact again. Things don't look stable between these two drivers, Crofty. They've barely been teammates 5 minutes. That wheel bump, could that have been avoided, Ant? Yeah, it looked like Ackerman was making a bit of a statement to me. He's certainly not given Jackson any room. A sign of things to come? Well, for their sakes, let's hope not. That wraps things up here in China. Till next time. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes. You're race winners today. No i znów takie samo podium mamy, jak w tym pierwszym wyścigu, czyli Hamilton, Bottas i Verstappen. No troszeczkę inaczej miejsca rozlokowane, ale takie samo top 3. Rozdział drugi. Po pełnym emocji Grand Prix Chin, podczas którego agresywne wyprzedzanie Ackermana spowodowało kontakt z bolidem Jacksona. Napięcia w zespole AlphaTauri stają się coraz większe. Grand Prix Chin po wyścigu. Kasper. What the hell was that? You nearly put me out the entire race. Bumping wheels like that, you could have put us both into the barrier. Kasper, come on, man. I have to make a phone call. Kasper! Ackerman! Mom, cancel the TV subscription. The entertainment is right here. Oh, come off it. Do you really have nothing better to do? Right now? No. And why would I want to miss this? You two are like characters in a badly written sitcom. He wanted your lot to sign Ricardo, you know. Ask anyone. What do you mean? The paddock talks, mate. And so did Ackerman. Yeah. Should have heard him last season. He didn't care who he talked to, and he was always going off on one about you. He tried to stop them from signing. Didn't want to play babysitter. Oh, he did he? Everyone knows. Have you not seen the way that people look at you? We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. You want my advice? Prove him wrong! Chin up! No ogólnie dziwię się, bardzo się dziwię. No ja wiem, że to są skrypty, że nie mieliśmy wpływu na te cutscenki i tak dalej, ale kurde, w dwóch tych wyścigach, w których już braliśmy udział w Formule 1, wyprzedziliśmy dwukrotnie Ackermana przecież, nie? Tak więc nie rozumiem, o co im tam chodzi. Dobra, ciąg dalszy tarć w zespole AlphaTauri. Jackson i Ackerman znowu wchodzą sobie w drogę. Po incydencie z udziałem Kaspera Ackermana i Aidena Jacksona, którzy walczyli ze sobą koło w koło, nastroje w zespole AlphaTauri nie są najlepsze. Ego obu kierowców wyraźnie dało o sobie znać. Ackerman otwarcie zakwestionował pozycję swojego kolegi, co doprowadziło do kontaktu opon bolidów i miało fatalne konsekwencje. Na początku ta niefortunna kolizja dała przewagę Ackermanowi, który wystrzelił naprzód. Jackson wykazał się jednak uporem i siłą charakteru, co ostatecznie pozwoliło mu wyprzedzić latającego Holendra i ukończyć wyścig przed nim. Nie ma wątpliwości, że pokonanie przeciwności i ukończenie wyścigu przed kolegą z zespołu to niezwykły wyczyn, który tylko zwiększył zainteresowanie Aidenem Jacksonem w świecie Formuły 1. Dobrze. Racing Point zmienia nazwę na Aston Martin. Wywiad z Brianem Doylem, najważniejsze nagłówki, dobra, te sobie pominiemy. Mamy połączenie przychodzące od mamy. Hey, zobaczmy, co chce. Hello, love. I saw the race and thought I'd give you a call. And why is that? Just to say well done, like I always do. Oh, right. I saw what happened in the race with Kasper. Can't believe he wasn't penalized. Are you okay? I'm fine. And Kasper, what's he said about it? Nothing. He wouldn't speak to me. Well, maybe keep trying. It can't hurt to clear the air. Just remember what your grandmother always used to say. The fights that can't be won are the fights you fight the hardest. I'm not even sure that makes sense. Just whatever's going on, don't let it get to you. And call me later, okay? Will do.
No dobrze, mama jak to mama, zawsze będzie stać po naszej stronie. Dobrze, zobaczmy nowe maile. Tak więc najpierw Saskia Mills, mam do poruszenia kilka spraw. Wieczorne spotkanie w restauracji zostało potwierdzone. Załatwiłam już auto, które cię odbierze. W następnym tygodniu są urodziny twojej mamy. Prosiłeś mnie, abym ci przypomniała. Ciągle kontaktuje się ze mną Colin Perry w sprawie twojego wywiadu dla magazynu Trackside. Wiem, że nie palisz się do tego, więc nie podawałam mu twojego adresu e-mail. Daj znać, jeśli zmienisz zdanie. Baw się dobrze dzisiaj wieczorem i podziel się wrażeniami. Słyszałam wiele dobrego o tej restauracji. Sas. Brian Doyle, czyli to jest koordynator zespołu Alpha Tauri, chce tylko dać ci znać, że wieczorne spotkanie powyścigowe rozpocznie się 20 minut później, więc masz troszkę więcej wolnego czasu. Twoja dzisiejsza drobna kolizja z Kasperem zmartwiła całkiem sporo osób. Franz pewnie też ma swoje zastrzeżenia, więc przygotuj się na parę ostrych słów. Już wam to mówiłem, musicie zacząć współpracować. Stawka jest wysoka i nie możemy tak ryzykować tylko dlatego, że się nie dogadujecie. W prasie już huczy od plotek, więc weźcie się w garść. Do zobaczenia na spotkaniu, nie spóźni się. No dobra. Czyli okej, weźmy sobie kolejne nagrody, czyli teraz już będzie awans na poziom drugi, oh yeah. Okej, przechodzimy do kolejnego rozdziału, czyli rozdział trzeci. Ostatnia seria incydentów, do których doszło między Kasperem Ackermanem a Aidenem Jacksonem, zarówno na torze, jak i poza nim, położyła się cieniem na debiucie Jacksona w Formule 1. Zbliżające się Grand Prix Francji stanowi dla niego okazję do odzyskania formy, która zapewniła mu tak wielki sukces w Formule 2. Grand Prix Francji 2 miesiące później. It's a great day for racing here at Le Castellet, and the drivers are making their final preparations on the grid. Let's hope for a thrilling contest then, here at the French Grand Prix. 6 lefts and 9 rights give us a total of 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, and a lap covers an overall distance of 3.6 miles. Average speeds will be somewhere in the region of 142 miles per hour, and they'll be maxing out on the Mistral Straight at around 205 miles per hour. Here we are then at the Circuit Paul Ricard in France, the 10th race of the 2020 Formula One season. And the standings are starting to take some kind of shape, Ant. Yeah, exactly. You've got your big three jostling for position at the top, so no surprises there. A little less predictable in the midfield, though you could make an argument for AlphaTauri underperforming somewhat. The two AlphaTauri drivers denying each other points, perhaps. Well, it's all to race for and a lot of season left ahead of us, so let's see how it all pans out. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Sergio Perez, and Ricciardo, Norris, Vettel, Sainz, and Lance Stroll, Ocon, Ackerman, Devon Butler, and Albon, Magnussen, Raikkonen, George Russell, and Aidan Jackson, Giovinazzi, and Nicholas Latifi. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Okay, we've not quite had the start of the season we'd hoped for, but we've got a chance to make up some ground today. Try to keep your nose clean and show us what you've got. Good luck, Aidan. No dobrze, czyli teraz chyba przejedziemy swój pierwszy cały wyścig, więc zobaczmy strategię wyścigową, czyli strategia domyślna, czyli najpierw miękkie opony, później średnie, a tutaj mamy miękkie, później twarde, tak więc lepszy czas zrobimy tutaj. No dobra, wybierzemy sobie tak jak jest, no dobra, rozpoczynamy ten wyścig. Dobra, startujemy z 18 miejsca, co ty gadasz? Kurde, niezły start. Ackermana już tutaj widzę. Troszeczkę zjadę z toru. Ajajaj, muszę oddać pozycję. Za ty gębę. Dobra, ile tych pozycji muszę oddać? Dobra, okej, już możemy się znów ścigać. Tak więc, no, przepraszam za tamto wyprzedzenie. Muszę też przestać wjeżdżać im w tyłki. Dobra, jest pozycja zrobiona, tak jest. Dobra, Magnussen teraz. 15 miejsce. Musimy to zrobić. Za nami Raikkonen, Giovinazzi.
Ale już tam troszeczkę odskakuje Magnussen, ale spokojnie, to jest jeszcze wszystko do zrobienia. Ścinanie zakrętów, czy to też będzie nielegalne wyprzedzenie? Chyba nie, pozwolą mi jechać dalej. Ależ walka z Magnussenem. Leciutka kolizja z kierowcą Haasa, ale dobra, jesteśmy przed nim, a przed nami nie kto inny jak Ackermann. Tak więc też trzeba go porobić. No myślę, że dużo lepiej od początku właśnie, o kurde, ja pierdziele, zagapiłem się na czas. Ale dużo lepiej od początku wyścigu właśnie jechać, bo zobaczcie ile się dzieje już na samym początku. Najleciutki poślizg, najszybsze okrążenie Verstappena 1.41. A nasz czas 1.46 około, 1.48. Ulala, aż o 7 sekund wolniej. Dobra, dawaj pozycję Ackermann, świetnie, jesteśmy przed nim. Dobra, teraz Butler. Najważniejsze jest to, żeby właśnie być przed Ackermannem, nie? Chociaż Butlerowi też ten uśmieszek z twarzy fajnie by było zdjąć. Ile my tu mamy w ogóle okrążeń? 13 okrążeń w tym wyścigu. A Ackermann ma ochotę na odzyskanie pozycji. Kurczę, wyprzedza nas. Wyprzedza, ale teraz dohamowuje zdecydowanie za wcześnie. No i znów zostawiliśmy go z tyłu. I Butler przed nami. Szykowałem sobie troszeczkę miejsca, żeby się zmieścić tutaj przed Butlerem. No to teraz! Ej, wjechał we mnie. To jego wina. O, znowu! Ale dobra, jesteśmy przed nim. Tak jest, Butler. I na co ci to było? Tak więc wy potraficie tylko cheatować tutaj. Nie ma to jak świetna postawa młodego talentu Aidena Jacksona. Dobra, tak więc przed nami teraz Albon na miejscu 12. A to jest już trzecie kółko. Mamy włączony DRS. Ale świetnie, naprawdę świetnie się ten bolid prowadzi na tym torze. Bo te wszystkie tory, no to oczywiście są takie same, więc... Doświadczeni kierowcy, no wiadomo, nie muszą się uczyć w ogóle tras i tak dalej. Tak więc dobrze, że sobie pograłem w kilka poprzednich wersji, tak więc znam też te traski. Ale nie, dalej mi się wydaje, że jest troszeczkę za łatwo. Tak więc jeszcze w tym odcinku zagramy sobie na tym średnim poziomie trudności, ale myślę, że w następnym już przejdziemy na ten najtrudniejszy. No co prawda jeszcze mam tutaj tych kilka asyst włączonych, tak więc też jeździ mi się łatwiej. Ależ manewr, tylko że Vettela tutaj się wbiłem, ale dobrze, zrobiliśmy dwóch gości na jednym zakręcie prawie. No i dobra, jesteśmy na miejscu 9. No nie, no zdecydowanie za łatwo nam to idzie, myślę, nie? Myślę, że zgodzicie się ze mną. Ale na tym zakręcie to jest też dobry moment na wyprzedzanie, ale Ocon fantastycznie sobie poradził, no to teraz... Przy tym zakręcie w lewo tok, jest, ale świetna akcja. Dobra. To Ricardo, miejsce 7. No zobaczmy, czy uda się wyprzedzić Ricardo, ale mamy przed nami zakręt w lewo. Tak więc nie, jeszcze go puścimy. Nie będziemy ryzykować tutaj, ale świetnie. Pięknie, koło Ricardo przejechaliśmy. No to teraz Norris, którego też wyprzedziliśmy w poprzednim wyścigu. Dalej Perez. Ale tutaj walka Norrisa z Perezem. Cały czas utrzymuje się za nim. Ricardo też tutaj próbuje mnie atakować. Ale świetnie się bronimy. Ogólnie nie będę
niezadowolony, jeśli skończymy ten wyścig właśnie na tej pozycji, no bo jak na razie Norris wydaje się nie do przejścia. Ale okej, zjeżdżamy do boksów zgodnie z poleceniem naszego klubu, tak więc nie będziemy im, wiecie, podpadać. Dobra, zobaczymy, jak nasz team jest przygotowany do pit stopów. Okej, 8 sekund, aż bo jeszcze wymienili mi przednie skrzydło, które tam naprawdę minimalnie było uszkodzone, no ale kurczę, trzeba na to uważać, bo straciłem tutaj sporo czasu. Pit strategy complete. See the tires through to the end now. Dobra, co teraz dla nas najważniejsze? To żeby być przed Ackermanem. Jesteśmy na 15 pozycji, ale jeszcze oczywiście bardzo duża ilość kierowców nie zjechała do boksów. Dobra, dostaliśmy informację, że Ackerman jest właśnie w boksach, tak więc no, jeśli się pospieszymy, to uda nam się wyjść przed nim. Tak więc tak jest, dobra, udało nam się wyjechać przed Ackermanem, ale dalej jesteśmy na 13 tylko miejscu. A więc ta wymiana skrzydła, ajajaj, tak bardzo nas cofnęła w tym wyścigu. No to zobaczmy, teraz będziemy odzyskiwać miejsca. Tak czy nie? Ale Stroll się nie daje. Kurczę, jesteśmy minimalnie szybsi, ale chyba tak jest. Przejechaliśmy przed nim, tak więc miejsce 12. Teraz próbujemy Albona, tak jest, też to się uda. Troszeczkę w niego wjechaliśmy. Ale pięknie, nasz zespół jest zadowolony z tego ruchu, tak więc my nie będziemy na pewno narzekać. Ale już teraz zbliżyliśmy się do Sainza, no to przy tym zakręcie w lewo robimy go. Ej, znów lekka kolizja, ale żadnego ostrzeżenia, nic, czyli wszystko legalnie. Okej, miejsce 10. Niesamowite wyjście z zakrętu. Vettel próbował się bronić, ale nic mu na to, bo już jesteśmy na miejscu 9 i zbliżamy się do Ocona. Dobra, teraz go zrobimy, chociaż zakręt w lewo, ale on zepsuje dohamowanie. I jeszcze mamy ochotę na miejsce 7, ale nie da się znów zrobić dwóch miejsc na jednym zakręcie. Ale Ricardo jest tutaj do zrobienia teraz. Tak jest, 3 miejsca, ale ajajaj, bardzo szeroko wzięty ten zakręt, ale tak jest, wszyscy są za mną. Ale akcja. No dobra, ale teraz prosta, no i Norris ze swoim McLarenem próbował, ale nie udało mu się to. Dobra, tak więc przed nami, no już prawie podium, tak więc 4 miejsca. Leclerc, Bottas, Verstappen i Hamilton. No Leclerc zostawił troszeczkę miejsca, tak, próbował jeszcze się ratować, ale tak jest. Gap ahead is 9.6 second. I mamy też najlepszy czas jednego okrążenia. Ależ Leclerc się zbliża. No jednak Ferrari jest bardzo mocny, a też ma DRS, ale tak jest, utrzymujemy się. Właśnie rozpoczynamy ostatnie. Ostatnie okrążenie, tak więc no, raczej nie ma szans, że dogonimy tutaj tą pierwszą trójkę. Okej, Hamilton już zakończył wyścig, tak więc my jesteśmy ostatni zakręt przed linią mety. No to ostatnia prosta, tak, Leclerc już nie ma żadnych szans, 2,5 sekundy. No kończymy na 4. miejscu nasz pierwszy wyścig cały w tej karierze. Myślę, że źle nie było, że zamknęliśmy wszystkim usta. Ackerman gdzieś tam daleko z tyłu, tak samo Butler. Business as usual for the big three, but a bit of a reshuffle in the midfield here in France. That's certainly much better from AlphaTauri. Frankly, they should be in the mix more often. On a good day, they're as good as anyone in that midfield pack.
and they've certainly proved it today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Dobrze, czyli co to jest? Trzeci wyścig Formuły 1 i trzeci raz mamy takie same podium. No ale też ile razy naprawdę takie podium było, nie? No tylko, że nie w każdym wyścigu. Great workout there today. Let's have your thoughts. So, Aiden, it's a great result for you here today. The team must be delighted with a solid points finish. How are you feeling? Dobra, czyli widzę, że te konferencje prasowe kompletnie się nie zmieniły. Więc dobra, jak się czujemy, to dobry wynik, ale zawsze może być lepiej. Dobrze, ale spodziewałem się takiego wyniku. No nie, zawsze może być lepiej. Moglibyśmy być na pierwszym miejscu. Yeah, I'm good. It's a solid result. But there's always room for improvement. I'm sure we'll be looking at all the data from today and working out how we can build on it for the rest of the season. Well, it's such a great result, especially since it's your first season in Formula 1. Would you say you found your feet now since the jump to F1? No pewnie tak, zdecydowanie tak, nie przewidywałem żadnych problemów, zmiany nie są łatwe, ale zaczynam się przyzwyczaić, ludzie różnie mówią, ale dzisiejszy wynik pokazuje, że radzę sobie z prowadzeniem bolidów w Formule 1 równie dobrze, co w Formule 2. Dobra, nie przewidywałem żadnych problemów. Definitely. In my mind, there was never an issue. Driving for Formula 1 is all I've ever worked towards. The transition was always going to be smooth. There's no complaints for me so far. So there's no current tensions within the team? We've all seen that you and Casper have locked horns so far this season. Is that something that's now behind you? No dobra, myślę, że wybiorę tutaj. Sądzę, że okres aklimatyzacji jest czymś naturalnym i wtedy nie ma znaczenia, z kim się jeździ. I think there's always going to be a settling in period. It doesn't matter who you're paired up with. You've got to have a strong character to do what we do. We may have our differences, but I'm sure we'll get there. Great. Well, that's everything. No kurde, coś się ten lip-sync nie zgrał, kurde. Tragicznie to wyglądało. Dobra, rozdział trzeci. Jackson dobrze się spisał w Grand Prix Francji i zapełnił zespołowi Alfa Tauri solidną szansę na pozycję w środku stawki Formuły 1, wzbudzając tym samym spory entuzjazm zarówno zarządu, jak i kibiców. Grand Prix Francji po wyścigu. Jackson wraca do formy we Francji, Vettel ogłasza pożegnanie z Ferrari. Druga część wywiadu, dobra, przeczytajmy sobie jeszcze to, czyli dowozimy punkty dla zespołu Alfa Tauri, połączenie od Briana. Brian. Aiden, just so you know, there's a full team meeting in 20 minutes. No worries. We just want to review our strategy, while race is still fresh in our minds. Right, okay, I'll see you there. Listen, while you're on, I just wanted to say, that was some solid driving out there today. I'm impressed. I appreciate it. Thanks, Brian. Put it this way, it's been noticed. Well done, kid. I'll see you in the meeting. Dobra, dziękujemy. Zostaliśmy pochwaleni po raz pierwszy. Choć byliśmy świadkami paru głośnych incydentów z Kasperem Ackermanem, kto to dzwoni? Mama, kurde, dobra, co tam chcesz? Hey, Ma. Hello, love. Just calling to say well done, as usual. You okay? Thanks, Mom. Yeah, I'm good. Real good. I think I delivered today. I thought so. And I think the neighbors probably did too. I couldn't stop shouting. Oh, not again. I'm so proud of you, Aiden. Hey, it's Silverstone soon. So does that mean you'll be home for a few days? Probably. I'll try and get over for a day or two, either side of race weekend. You know, Silverstone was always your dad's favorite track. I know. You're still coming to the race, right? Do you really think I'd miss out on the VIP treatment? Of course I'm coming. I just wish it wasn't on my own, you know? Yeah, I know, but I'll be there. And I can't wait to see you. Me too. Anyway, I won't keep you. I imagine you want to go and celebrate. Well done again. Love you. Love you too, Mum. Speak soon. Widziałem po tym pierwszym odcinku, że spora ilość z Was przewijała te rozmowy telefoniczne i tak się zastanawiałem, że może by je wycinać i tak dalej, ale nie, zdecydowałem się je zostawić, bo to jest no fabuła, to jest ta linia fabularna, tak więc nie chcę tego wycinać, chcę, żebyście wiedzieli wszystko, każdy charakter, jak się zachowuje i tak dalej. Dobra, wróćmy do przeczytania tego nagłówka.
Czyli, dobra, nie przewidywałem żadnych problemów, odparł Jackson, zapytany o to, czy odnalazł się już w zespole Alfa Tauri i przejście z założenia miało być gładkie. Wygląda na to, że pewność siebie młodego zawodnika jest uzasadniona. Po incydencie z kolegą z zespołu na torze w Chinach Jackson radzi sobie coraz lepiej, co widać po fantastycznym wyniku w Grand Prix Francji. Nie mamy wątpliwości, że w kolejnych wyścigach wszystkie oczy będą skierowane na tego młodego kierowcę i całkiem słusznie. Dobrze. Myślę, że to będzie dobry moment na zakończenie tego drugiego odcinka. Myślę, że tak standardowo te dwa wyścigi lub dwie jakieś tutaj akcje, wiecie o co chodzi, będziemy prowadzić w odcinkach. No i dajcie oczywiście znać, jak to Wam się podoba, jak dla Was to wygląda i tak dalej. I tak, na pewno zmienię poziom trudności jeszcze w następnym odcinku na ten najwyższy i zobaczymy z tymi asystami na razie, jak pójdzie nam na tym najwyższym poziomie trudności. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Siemano!